taki ulica. Czyste, ładne, brudne, śmierdzące. Maestro. Całkowicie niezależni. Niezależni? No, to mnie się podoba. Ale nie kręć. Najlepszego. Legitymacja była. No i co z tego? Często legitymują? A ja wiem. Przypuszczam, że przypadkowo. Na pewno w Nowym Jorku w takim miejscu już by, kurczę, jakaś muzyka leciała na maksa. Ja mówię, jak hip-hop, może jakiś reggae, raga. Nieważne. Zapach. Tutaj tak. Jeszcze naturalnie, tam już jakbyś jakieś te, jak to się mówi, jakieś... Czy pachniałoby, wiesz, w ulicy, no, jakąś przyprawą, nie wiem, jakimś, kurczę, chili, czy jakimś, wiesz... Ale wyjątkowo, proszę ciebie, sympatyczni są policjanci. Do nas, a co mają do nas? Ale wypić sobie nie pozwolą, nie? No tam jedną butelkę wypiliśmy. Gdzie są młodzi? Gdzie, to nie jest powód, proszę ciebie, do... W naszym wieku do sytuacji, tak zwana kontemplacja duchowa następuje. Jak mówił Janek Himmelsbach. A ty znałeś Janka i Maklachiewicza? No to widzisz, to ty nie znałeś, bo tam nie wiesz w ogóle, o co chodzi. To gdzie to starsi ludzie poważnej klasy, a to byli najwspanialsi, jedni ze wspanialszych aktorów. Gdzie są młodzi ludzie? Z młodymi ludźmi to nie ma rozmowy. No tamtymi na przykład. To rozmawia z młodymi, ale z zawodowcami. A z tym? Hip-hopowiec, to jest hip-hopowiec. Wiesz, jaka różnica między zawodowcą a amatorem? Wiesz, jaka jest? Jeden to lubi, drugi to umie. A on mnie tu nakręca jakieś numery, wiesz, nieprawdopodobne. Co to jest hip-hop? Hip-hop? Dziecinko. A ty w ogóle... Wiesz, co to znaczy basketball? Grałeś kiedyś w życiu basketball? Wspaniała koszykówka polega na tym, żeby ją kontemplować. Tak zwana sublimacja duchowa. Jak Tomek Stańko mi mówił, że to mówi Włodek, mówi, chodź mój koniaczku, się napij, a zaczniemy potem rozmawiać. Słuchaj, trzech ludzi było najwybitniejszymi ludźmi na świecie. Wiesz kto? No nie wiem kto. Stevie Wonder, Ray Charles. O, słuchać, nagrywać tu. I trzeci? Nie wiem, Michał Burano. Możesz zapytać pana Sylwek, bo gadaliśmy o tym, co mówił ten Smol, że wiesz, rap to gówno przez te kolory. Stoma. Kto? Ludwik Stoma. Ludwik Stoma, tak, znakomita postać. Bardzo porządna jednostka. Stoma właśnie powiedział, że on gówno śpiewa. Co on pierdoli, to on gówno śpiewa, to on się zna najlepiej. On chyba, wiesz, to jest, musi być sublimacja duchowa, zachodzić w człowieku. Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musisz mieć coś, co cię pociąga. Dlaczego o tej godzinie się pije? Się zawsze pije. Co to znaczy o tej godzinie się pije? A co to znaczy się pije? Łyka się cały czas o tym, że... A powiedz mi, w jakim mieście się nie pije? W Paryżu? W jakich ja nie byłem na świecie, światach? Wszędzie się pije. Czy w Paryżu, czy w Budapeszcie, czy w Rzymie, czy w Nowym Jorku. Czy w Amsterdamie, no powiedz mi, pokaż mi miasto, gdzie się nie pije. No pokaż mi, dzielnicę, gdzie w Warszawie się nie pije. No jesteś taki kozak? Pokaż mi taką dzielnicę, dziecinko, przecież my 20% dajemy na kulturę. Z mózgu nie z pięści chcę robić użytek. Pamiętaj o tym, nie jestem kurwa ulicznikiem. Jeszcze raz słuch wytręcz, powtarzam tym razem z wykrzyknikiem. Nie jestem kurwa ulicznikiem. Ulicznych opowieści z moich ust nie usłyszycie. Mówię na mnie to ja. Od zawsze. Bo miałem peję. Przy. Przedszkolu złapałem przy. I stary mi opiętał na łyso, jak miałem 6 lat. I byłem pierwszy z kim jadłem na wokół. Poznam.
Do Hollywood. Zwróciłaś uwagę, jak pięknie i kolorowo za oknami naszego pociągu? No, pięknie, bo nareszcie wiosna. A czy wiesz, że są ludzie, którzy nie rozróżniają kolorów? Latałem na łyso, no, z taką... Potem taką czapeczkę nosiłem, bo się śmiali, nie? Przezywali mnie, o, pejowiec, pejowiec. Ten, co ma peję, no i zostało peja. To. Witam państwa. No. Tak, wiem, to dyletanci. Raczej daltoniści. Aha. Tolerancja, Boże. Tolerancja to jest moja mocna strona, to znaczy... A ona dymna. Teraz przyszedł taki czas, ja tak słucham. Jak ten, zgadaliście, zastanowiliście się? Kurwa, no gadaliśmy, ale żeby ten... Zamiast sobą pierwszy, to ostatni, nie? Co? To są właśnie nasi znajomi tutaj, chłopaki mnie przyjęli jak swojego po przeprowadzce. I to jest takie, jak mówiłem, miejsce naszych spotkań. Chcieliśmy iść zacząć czy D-Bot, czy ten, ale nie wiedzieliśmy, co nam powie. Nowe sprawy, wiesz? Czy wyjdzie, czy nas wypierdoli z tą kamerą, czy co? Nie, elegancko, w chuj. Coś przekręcimy, nie? Czy co? No. Bo będę zaraz jechał na Jeżyce, nie? Nie? Jeszcze. A to do czego to będzie kręcone? No do telewizji, tam będzie dokument, soundtrack, wszystko. No. To elegancko, brej. To są tak zwani żołnierze. No. Zresztą same mordy świadczą same za siebie. Marysia. Typowi takie chłopaki, którzy walczą, nie? Są w sumie najniżej łańcucha pokarmowego, jeśli chodzi o ulicę. I muszą dać radę, nie? Przez tych dorosłych, emerytowanych ludzi, którzy tu mieszkają, nazywani są po prostu marginesem. Patrzę, że ludzie tak wszystko widzą i tak łatwo się potępiają. Jeden na drugiego popatrzy, już widzi, ten jest czarny, ten jest biały, ten zielony i się tak potępia. Uważam, że to jest obrzydliwa cecha, która nam bardzo utrudnia życie. Doprowadza do tego, że świat jest zły. Moją cechą, na pewno dobrą, wyrobioną zresztą najpierw przez moich rodziców. Policja co chwilę nas prześladuje. Pół godziny temu byli. Za to, że piwo sobie pijemy. I bezczelnie nas spisują. Się dopierdalają do wszystkiego. To gdzie my kurwy, mamy tyle siedzieć? Nie ma nic, żadnych kurwa takich parków, żeby sobie usiąść. Chuja letą z nami ostro. Niech sobie panowie wezmą piwo i idą stąd. Gdzie mam iść? Przed blok? To jeszcze gorzej będzie. Nic dla młodzieży nie robią. No. A za wszystko kurwa biorą pieniądze. Ogólnie się dziwią, że młodzież jest po prostu pod sklepami i piwo pije. A co my mamy robić? A po pracy oni nie stoją pod sklepami? Bezrobocie też, pracy nie ma, a człowiek by z chęcią poszedł. Tylko żeby go nie zarobił te pieniądze. A nie. Nie stwarzają takich warunków, żeby uczciwie pieniądze zarobić. No bo nie czarujmy się. Tutaj większy procent zarabia bardziej na czarno, jak legalnie, płacąc podatki. Ciekawe, co by było, gdybyśmy my w ogóle mieli jakiegoś sianka z muzyki. Co my byśmy robili? Podejrzewam, że byłoby tak samo. Że musiał o 6 rano wstawać i objechać wszystkie jakieś markety typu kurwa Biedronka, Żabka, Piotr Paweł. Wypierdolić buchtę towaru do plecaka, wyjść i potem jechać to gdzieś na Bema albo na jakiś inny targ sprzedać. Co jest własne? Czy wystarcza wam wyobraźni? Czy mózg razem z potem zostawiliście właśnie? No pokażcie tych odważnych, co swój honor liczą w paksach. Za pieniądze podatników obijają dupsko w taksach. Jego kurwa mać senacka, obietnica bez pokrycia. Nie pierdol mi o ludziach, najpierw naucz się ich życia. Tylko umiesz podliczać, tylko umiesz łeb wpychać. Tylko umiesz chwytać pieniądz, siejąc zarazę. Za kogo mnie masz? Za kamikadze? Dosyć mam, wciskam pauzę. Sam sobie poradzę, mikrofon.
głową w ręku trzymam władzę. Ryzyko wielki jak drugi furek przy kradzież. Mimo to nie dam się pracę, wiary nie zdradzę. Choć przy nich jestem mały jak karzeł. I jak mam ufać pięknym przemówieniom posłów, gdy 3/4 z nich to banda dyplomowanych osłów, co odliczasz mec od kosztów poniesionych za kadencji. Jestem Eldo, mam 23 lata. Nigdy nie myślałem, kiedy 5 lat temu z Józkiem zakładaliśmy nasz zespół, że przyjdzie taki czas, że zaproszą nas kiedyś do takiego radia i że nasz utwór będzie w nim najważniejszym utworem tygodnia. Polityki czy kapsa, a więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A, B, C, polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła. Polityki czy kapsa, a więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. Ja bardzo długo nie mogłem przyzwyczaić się do myśli, że może być polski hip-hop. Tak naprawdę, kiedy doszły do głosu w mocny sposób narodowe odłamy tej muzyki, francuska, niemiecka, wtedy dopiero przekonałem się, że to nie jest domena amerykańskich murzynów z getta, bo na początku wydawało mi się, że jakiekolwiek próby grania tej muzyki przez ludzi o innym kolorze skóry to jest pretensjonalne i nieudolne naśladownictwo. Potem okazało się, że niekoniecznie tak musi być. Jest coś w tym, że tą muzykę tworzą ludzie z blokowisk. Ja używam kartki, by pokazać swój gniew, kto inny idzie z montaną w ręku, system zgładzać. W tym mieście jest dusza, scena w pełni niezależna, daleka od salonu i koła adoracyjnego piekła. Nic nie widzisz, a my na kolejnym koncercie mamy gorące przyjęcie. Gwiazdy? Tak, jest kilka, gdzieś tam się zapalają. Widzę je co noc, one galaktyki układają. Ja jestem zwykłym, prostym chłopakiem z pewnym darem. Życiem wygrałem i całą drogę opisałem. Klik, klik, to cyka bomba, którą odpalę. Mała, ale skuteczna. Też na dobry hip-hop. Nie. Tak, za to można siedzieć. Nie przyjazd. Jakiś pociąg pomalowany. Za to można naprawdę siedzieć. Znam chłopaka, który ma wyrok w zawieszeniu za malowanie pociągów. Ze zdrowym rozsądkiem będzie chciał wyrwać się z matki. To mikrofon rozpalony, dymy i bity. Pokazują mi sens życia. Gdy wstanie słońce, czas obudzić to miasto. Klik, 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 czas skończyć odliczanie i wstać, nim ten świat nam na łeb spadnie. Wielu chciałoby ukryć tego istnienie, zbyć to milczeniem. Dla wielu jesteśmy zwyczajnym zagrożeniem, czymś niebezpiecznym, egzotycznym. Taka liryczna mafia, a mnie szlak trafia. Potraktują nas jak okazy dzikie. Możesz obejrzeć, ale nie podchodź pod szybę. Ignorancja, jak wiadomo. Jesteś graficiarzem? Maluję. Znam ludzi, którzy mieli przeszukania w domach i podsłuchy na telefonach. Za co? Za puszkę farby? Tak, do moich kolegów strzelano. Kto strzelał? Służby ochrony kolei. Podczas malowania pociągów. Musieli uciekać na jednej z zajezdni warszawskich w trakcie tego, jak chłopaki uciekali. Służba ochrony kolei otworzyła do nich ogień ze stroja amunicji, bo taką oni mają. No tak to jest, że można zginąć za puszkę w ręku. Widocznie jesteśmy bandziurami. Jesteśmy bandytami, do których należy strzelać, bo... Zamiast ćpania rysujemy. Są ludzie, którzy jedzą mniej, jedzą gorzej, dlatego żeby uzbierać na puszki. Naprawdę. Znam takie osoby, które odmówią sobie kupna lepszych butów po to, żeby kupić puszki i iść malować pociągi. Naprawdę. Znam takie osoby i sam tak kiedyś robiłem. Dostawałem od matki pieniądze i kupowało się jakieś najtańsze buty albo coś takiego, żeby mieć na puszki. A znam osoby, które nawet nie odmawiają sobie tych butów, tylko odmawiają sobie nawet jedzenia. Po to, żeby malować. To jest nieprawdopodobne, ale tak jest. To jest za silne.
czemu w takim razie chodzisz z tą puszką po mieście? I malujesz, no chciałbym to zrozumieć. Mury, pociągi. Czemu tak jest? Wiesz, Sylwas, to jest raz, że dla jednych kop adrenalinowy to jest wyjście i ukradzenie to kobiety z torebki, zebranie pieniędzy. A dla nas to te emocje, które towarzyszą podczas malowania pociągów. No jak wiadomo, jest to nielegalne. Nie wiem, czy jakby były pociągi legalne, to dużo ludzi by je malowało. A poza tym, w momencie, w którym widzisz na stacji pociąg pomalowany przez ciebie i w momencie, w którym on odjeżdża i widzisz, że twój obrazek jedzie razem z nim, to jest takie poczucie niesamowitej wolności. Pokaż mi to, ryt na bicie, pokaż mi to, obok chcę, pokaż mi to, pokaż mi to, daj mi to, będę dawać to, bo wiem, że mam styl. Nie na to stać, no, bo wiem, że mam styl. Będę to grać, no, bo wiem, że mam styl. Masz wody, z tego bądź pewny. Cwaniaku, nadstaw dupę, teraz werdykt. Szukasz energii, to, sipał, cepi, bo początek rzęsi, bo patrz, stoi Mike, łapiesz fajta, kijak, strajk. Daj z siebie wszystko, pokaż jako jesteś dziwką. Ja naprzeciwko, ty i scena, styl WW. Tu mieszka Weissman. Na pierwszym piętrze, ten co ze mną zaczynał, nie? To są moje pierwsze wrzuty. Są tak stare, że po prostu to jest nieprawda. No, to jest moja brama, nie? Nawet żaluzje mi, kurwa, w okno stawili. To już jest zupełnie egzotyczny element. Tagi na takich starych tych. Tam jest właśnie wrzut Dexa. To jest po prostu taka dzielnica, typowo taka... Jakby powiedzieć starej daty, nie? Ludzie tacy zniszczeni albo jacyś tacy życiowo wykolejeni, losowo. I nie ma tutaj tych najnowszych trendów, można powiedzieć, że głównie hip-hop bazuje na blokach, nie? Chodź no! Chodź! Chodź, powiedz, kim jesteś! Dawaj, ziomek! No kurwa, w piątek mi taką bajkę sprzedał. Jestem niebieskim małym pedałem, no. Beczka by go musiał zawołać. Wiesz co, on gada za, kurwa, za głupoty? Normalnie koniec. Nie wiem, nie gadałem z nim nigdy. I kurwa, momentami właśnie są właśnie takie też przypadki, że on ma lat 10, a już by musiał, kurwa, ktoś mu pomóc, bo to będzie z niego jakiś dewiat na bank, bo on wchodzi do sklepu, mordę przykleił kiedyś do sklepu, do cukierni, mówię, no siana nie ma, pewnie trzeba mu coś kupić, a on wjechał do sklepu i lachę za włosy, a drugą za tyłek, nie? I to są takie wiksy, nie? Że po prostu dużo ludzi nie ma, bezpośrednio nie sprawuje kontroli nad tym, nad dziećmi i w ogóle, nie? Dalej trzeba żyć! Wszystko wkurwia dookoła, egzystować dalej trzeba, nie wołam o pomstę do nieba, tutaj nie ma, przebacz, podejdź do nas, weź zobacz, to życia szkoła, uliczna ostoja, czasami chroni jak zbroja, kiedy indziej naraża, bo czasami tak się zdarza, nerwy kartek z kalendarza, jak ludzie na zasiłku, bida na kresce spożywczym, żywność na zapisy w notesiku, lub zeszycie, tak życie idzie, tak się toczy, życia, dramatyczne losy, smutne chwile, plus kałuża, łez nie trzeba użyć jak pies, znów kurwiony rzucam wers, bo znów się napatrzyłem, nie pytaj z kim gdzie byłem, swoje kurwa przeżyłem, obserwacja na stałe, pierdolę gorzkie żale, niczego nie żałowałem, nawet gdy żałować chciałem, kolejny pijany balet, tyle wad ile zalet, w tym stanie zawsze walę, frustracja bije w zenit, zgażny każdy grosz w kieszeni, w boju niezwyciężeni, bezlitosna rzeczywistość, w tych realiach trzeba przeżyć i nie zmienia się nic, dalej trzeba żyć i nie zmienia się nic. I nie zmienia się nic, dalej trzeba żyć. Ja tak to właśnie widzę, może ty widzisz różnicę. I nie zmienia się nic, dalej trzeba żyć. I nie zmienia się nic, nic. Pędź frajerze stąd, bo na puszce wstał, pogryzie się i koniec. Na drogę można. Gdzie na drogę? Przecież tam. To jest panu teren? Zakładu, tak, zakładu do ulicy. To jest zakładu. Ale gdzie to jest na wstęp zbrojony? W dupie, do ulicy jest zakład. Słucham? Widzisz, że jest ulica? Słucham? Tam jest ulica, tam. Tak, tutaj też jest ulica. Zaraz pójdziesz. Dobrze. No zaraz pójdziesz. Ja pójdę. No co tu szukasz?
Pracuję tutaj. Tu pracujesz? Tak, tutaj tu pracujesz. Tam? Najpierw to się przedstaw w ogóle, kim jesteś. Od tego zaczynasz. Sensacji szukasz. Ja no. Nagrywa, bo cię są masz, spółkę jakieś, proszę, masz jakieś dokumenty, że masz tą kamerę? Co ty jesteś? Jakaś agencja filmowa? Co ty wywiad, tak? Okej. Okay. Znaczy wiesz, wszystko zaczęło się od audycji w Radiu Jazz, gdzie Bogna Świątkowska puszczała wtedy hip-hop. Razem z DJ-em Voltem. Tam były pierwsze spotkania, gdzie nawiązywały się przyjaźnie. Wcześniej już graliśmy, nagraliśmy taką kasetę demo, no, bardzo amatorską, czyli nagrywaną w domu na jakimś takim mikrofonie śmiesznym. Czasami przez słuchawkę w ogóle to było nagrywane. Słuchawkę taką do Walkmana. Później zgrywaliśmy to wszystko na komputerze w bardzo taki amatorski sposób. Później nagrywaliśmy pierwszą taką płytę z RHX. Gdzie to było wszystko jeszcze takie, wiesz, bardzo amatorskie, nagrywane na komputerach i tak dalej, natomiast jakieś tam pozwoliło nam się to otworzyć, pozwoliło nam poznać wielu ciekawych ludzi, skompletować też sprzęt, na którym do dziś pracujemy, czyli kupno jakichś samplerów i tak dalej. To pierwsze nasze nagrywanie to jeszcze we dwóch nagrywaliśmy, kupiłem jakąś płytę Outcastu, single z beatem. Słuchawki podłączyłem do wejścia mikrofonego w wieży i w ogóle beat leciał z kompaktu. My we dwóch przyczyniliśmy w ogóle do słuchawek, a to się wszystko jeszcze na kasetę nagrywało, także to jest taka droga, jak u DJ, czyli od Unitry do Technicsa, prawda? Bo taka jest prawda, jeżeli ktoś chce robić tą muzykę, to tam pieniądze są w zasadzie nieważne. No, można sobie poradzić, chcieć to móc, no. Chociaż nie zawsze, ale... Ale no, chęci tutaj to jest połowa sukcesu. Później jak się już we trzech spotykaliśmy, żeby nagrywać, to przychodziliśmy do mnie do domu, na środku pokoju stała pufa, na niej kładliśmy dyktafon, zwierzę leciał w beat i chodziliśmy w kółko i nawijaliśmy teksty. Także bez kitu. Domowy dyktafon ma duży przerób typowo. Ja wróciłam z zagranicy, byłam trochę w Anglii, jeździłam po Izraelu i miałam kolegów różnych, między innymi czarnych, którzy słuchali hip-hopu, a jeszcze wcześniej słuchałam dużo jazzu i właściwie od jazzu weszłam w hip-hop. I wróciłam do Polski, włączyłam radio i się okazało, że nie ma dla mnie muzyki. W sklepach nie ma ani jednej płyty i jestem absolutnie odcięta od tego gatunku, który mi najbardziej odpowiada. Radio Kolor wtedy tworzyło się, pan Man i Materna zbierali ludzi do pracy. Ja wtedy pracowałam jako dziennikarz w Życiu Warszawy, dziennikarz informacyjny, zupełnie zwykły. I zgłosiłam się jako osoba poszukująca tam zajęcia. Poprosiłam też o audycję, godzinną audycję o hip-hopie, ponieważ to, co miałam, to miałam wiedzę, miałam jakby dojście do źródeł informacji. To, czego nie miałam, to nie miałam płyt. Moja pierwsza audycja polegała na tym, że to była pierwsza w nocy. Prowadziłam ją razem z moim kolegą z Nowego Jorku. I graliśmy tylko i wyłącznie pożyczone płyty. Nie miałam ani jednej własnej płyty. I tak było chyba przez pierwsze dwa miesiące. Audycje się nazywały Color Shock. Ale to dlatego, żeby połączyć nazwę stacji, w której te audycje miały miejsce, z takim właśnie szokiem kulturowym, że to nie jest muzyka łatwa, miła i przyjemna, tylko tym facetom o coś chodzi, że to jest polityka, że to jest ich codzienne życie, że to jest brak forsy na życie, że to jest po prostu ich prawdziwa codzienna egzystencja. Że to nie jest żadne tam lukrowane, udawane piosenki popowe, gdzie pani tańczy nóżką i jest fajnie. Że to nie jest produkt na sprzedaż, że oni po prostu nie mogą inaczej. Jeżeli chcą wyrazić siebie, to muszą wyrazić to właśnie w taki sposób, w jaki brzmi hip-hop. Jestem lirycznym narkomanem, twarde poglądy, radykalne rozwiązania. Poszły w niepamięć, teraz w zwolnionym tempie działania. Dziecko w słuchawkach, na spoko, bo nie ma czasu na nerwy. Zawsze z majkiem, dopóki świat nie zrobi sobie przerwy. Bijąc się non-stop przed słowem tu na scenie, na wolno w pełni istnienie. Nie ma co odmawiać, najważniejsze bliskich szczęście. Choć dłonie od potu lepkie, wciąż trening, by wynik dał radości. Więcej. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam mikrofony w rękach, mam co wspominać i te wspomnienia są piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem. I to jest piękne samo w sobie. Pamiętam dobrze, po jakiej drodze przyszedłem, którędy chodzę. Dlaczego tutaj jestem, co tworzę, kto podał mi rękę. Dzięki nim teraz mogę
Mogę mieć plany, być wygrany, ruszać w przyszłość, czekać na zmiany, widzieć jak kwitną owoce pracy, w którą wkładamy wszystko. Być artystą tworzącym hip-hop, oddać się rytmom, oddać wam wszystko. Rzeczywistość, którą oddycham, jestem tego blisko. Pamiętam, nie zapomnę, bo zawsze jest wspomnienie. Cały nasz początek, znam swoje korzenie. Tworzymy swój portret, bo nie spadłem od tak na ziemię. Przez długie lata miałem dom, w którym rodzice prowadzili ze sobą wojnę. Nie miałem do czego wracać, mieszkałem praktycznie w hotelu. Było okropne dni, kiedy wychowywałem się sam. Płakałem zawsze wtedy, kiedy wracałem do domu i strasznie czułem tą samotność, którą tam czułem, bo zamykałem drzwi od pokoju, blokowałem je szufladą, żeby nikt nie mógł się dostać do środka. Rodzice się kłócili, ja sobie puszczałem jakąś muzykę i tak naprawdę czułem się cholernie sam, bo także właściwie jedyna rzecz, która mnie dusi w moim mieszkaniu, to są cztery ściany w moim pokoju, bo mam świadomość, że one wiedzą za dużo. Tak jak mówię, sobie dużo nie pamiętam. Nieraz przysiądę, to przypomnę. Na przykład matki często nie pamiętam. Zdarza mi się tak, bo zmarła jak miałem ile 12 lat, teraz mam 25, no to połowę życia temu, nie, mojego. Ojciec był drukarzem, zapierdalał gdzieś tam po 16 godzin w jakiejś drukarni. Tam go ta chemia wykończyła, zresztą tam zmarł na raka, to podejrzewam, że też papierosy plus ten cały właśnie, ta cała praca. Po śmierci matki się rozpił i tam ja rzuciłem szkołę, potem on zachorował, musiałem się nim opiekować. To wtedy też zacząłem pić i się dostroiłem, nie? Do pewnego momentu się nie wyświetlałem, ale potem już z ojcem normalnie sobie piłem i był takim moim kolegą się stał już w sumie, nie? Potem złapałem z nim taki język, że na przyjacielskiej stopie i bardzo wszyscy moi kumple, rówieśnicy byli zajarani, co to jest za taki zajebisty koleż, że jeździł z nami pod namioty i tam i żeśmy się bawili normalnie, że Waldek był Waldek i że był, no, że był swój człowiek, nie? Po prostu. Sądzę, że częściowo też się sam wychowałem. No i były takie chwile, kiedy wiesz, kiedy w głowie były takie filmy, że po prostu uciekałeś przed tym wszystkim, również takie głupoty, jak ja na przykład miałem duże problemy z narkotykami kiedyś, bo miałem. I może było to głupie, nie akceptowałem pomocy, którą może niektórzy ludzie chcieli mi tej pomocy udzielić, ale nie akceptowałem tego, potrzebowałem się oderwać. Ja akurat wybrałem narkotyki i zrobiłem głupio. Kręcimy od samego rana. No dobrze. Dixa, pół, jak się nie wypowiada, że cały łeb się wypowiada? Tu jest najlepiej. Wiesz, ile tu już godzin czeka? Z tobą? Dwie. No. Ja wiem. A to jest pacjent, z którym też nagrywam teraz materiał pod inną nazwą. Ski skład. Mamy nadzieję coś wydać w sumie. Tak sobie dubiamy od jakiegoś czasu i wydubiamy chyba niedługo, tak myślę. I będzie dobrze, nie? Zaczęło się, że nagrał na ostatnią płytę kawałek i zaczął z nami jeździć na koncerty i Wiśnia gra z nami koncerty. Dlaczego chcesz dłubać? Dlaczego chcę dubać? Bo kocham sobie podubać. Po to żyję, po to się urodziłem, żeby sobie pisać rymy, żeby składać muzykę, żeby nagrywać, żeby grać koncerty. Do sklepu mnie wpuść z pitego. No to wejdź. No ale musimy mieć na jedno piwko, ale ja już mu wyniosę resztę. Już mu resztę wyniosę. Co cię znajdzie? Zacz, no, ja mam, patrz. Kręty w kończyki. Ile masz? Chuj. Co on ma? Co on ma? Ja pierdolę. Patrz ile mam. No co ty masz? 7 groszy, kurwa. 7 groszy, a nie 70. No to 7 groszy chuj. Ale 7 groszy zaraz zacznij, że zrobimy, kurwa. Nie tylko 7 groszy. Budzę się rano i otwieram oczy, włączam sobie wiadomości. A potem wychodzę na ulicę. No i widzę, co się dzieje i to sobie opisuję, to co mi nie pasuje, to co mi pasuje, to co mnie boli, to co mnie przeraża. Głównie staram się przynajmniej ostatnimi czasy o ludzkiej głupocie pisać i o tym, co naprawdę razi tak w oczy, że powinno się o tym mówić. O, tak powiem.
O czym się powinno mówić? O czym się powinno mówić? O tym, że w tym kraju jest coraz gorzej. Nie zapowiada się, żeby było lepiej. O tym, że dzieciaki stoją na ulicach. Zamiast zajmować się jakimiś sensownymi rzeczami, to zaczynają pić piwka, zaczynają sobie palić jointy. I nie myślą o tym, co będzie jutro, tylko o tym, co będzie dzisiaj. I o tym, żeby mieć na to, co będą robić pieniądze. Nieważne, w jaki sposób zarobione. Dlaczego Peja powiedział o tobie chuligan? Chuligan? No nie wiem, bo jestem chuliganem. Nie wstydzę się tego. To znaczy? No jestem chuliganem. Jesteś chuliganem, no? Możesz się wstydzić, że jesteś chuliganem. Powiedz sam. Jak się możesz tego wstydzić? No. Lubisz rozpierduchę i chuj, nie? No. A co rozwalasz? Nic nie rozwalam. Zadymy. Meczowe. Uliczne też. No, ale uliczne za tym też chodzi o uliczne. Skręcają blanty? Tak. O życiu teksty, nieprzepisane z gazety. To życiowe sytuacje, nocne balety ze swoimi. To życiowe problemy, z którymi nie dajesz rady. Życia zalety i wady, życiowe historie, które poruszą. To dla tych, którzy są ze mną, chociaż nie muszą. Nie wszystko wiedząc, ale życie znający. Nie wszystko wiedząc, ale życie znający. Metropolia zasypia, widać drugie jej oblicze. To idzie dla tych ludzi, z którymi życia nie liczę. Głęboko w duszy krzyczę, kamienie spadają na serce. A w życiowym meczu to dopiero pierwsza tercja, w którym muszę grać i wygrywać jako człowiek myślący. Nie wszystko wiedzący, ale życie znający. Tak przez ten świat idący, słyszący często głos rozwagi. Mający wiarę w siebie, która dodaje odwagi. Dużo uwagi na sprawy, których do końca nie rozumiem. Namijające wydarzenia, których wyjaśnić nie umiem. Chociaż dużo pojąłem, wiem, że to na pewno nie wszystko. Trzeba ufać tylko swoim, z nimi trzymać się blisko. Ostrożnie iść do przodu, czasem może być ślisko. Po co być za wysoko, jak można spokojnie zjść nisko. W tym świecie zakłamanym, zimę pokrytym bielą. Świąteczne nastroje, a chłopak spędza święta pod celą. A serce zaś ściska, łza wokół błyska. To samo wkurwienie, gdy pies na klatce ci wiska. Ale myślę, że sobie w życiu poradzę, bo potrafię kombinować i swoich ideałów nie zdradzę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto uzupełni braki, kto podniesie na duchu. Za to dzięki, chłopaki. Dlaczego powiedziałeś, żebyśmy się spotkali tutaj? Dlaczego się spotkaliśmy tutaj? Dlatego, że to jest miejsce ważne dla polskiego hip-hopu. Z kilku powodów. Tutaj tak naprawdę odbyło się kiedyś takie spotkanie kilka lat temu, na którym spotkali się wszyscy wykonawcy i założyciele Beat Records. Czyli Bartek, Bogdan, Volt i ja, czyli założyciele Beat Records. Oraz wszyscy, którzy tam mieli nagrywać. Częściowo nagrali, między innymi z tych, którzy teraz są popularni, sławni. Trzycha Warszawski, Molesta. I tutaj się to spotkanie odbyło. Wtedy ja tłumaczyłem im, na czym polega show biznes. Oni patrzyli na mnie bardzo nieufnie. I zresztą do dzisiaj spoglądają na ten show biznes i być może słusznie, dosyć nieufnie. Natomiast ja ich usiłowałem przekonać do tego, że mogą robić to, co lubią, że mogą opowiadać o swoich historiach z blokowisk, a jednocześnie pieniądze na tym zarabiać. Ja jestem na razie pionkiem, jestem malutki. A to ale co to ma do rzeczy? Dlaczego się nie cenisz? To kurwa nie muszę mieć za pieniędzy za coś, no co moim zdaniem nie jest do końca wartościowe. Jeżeli oddajesz złodziejowi swoje rzeczy za darmo. To będę się zachowywał po prostu jak pierwszy, lepszy na przykład Rough Riders, który za byle co bierze pieniądze. I ale człowieku, jakie byle pieniądze? Jeżeli ludzie kupują to, co chcesz, znaczy, że chcą tego słuchać. Ej, za to pieniądze, stary. Ale stary, umówiłeś się na jakąś sumę za swoją płytę. Dobrze, to ja się umówiłem. Umówiłem się reprezentacyjnie i chcę swoje pieniądze. Stary, wszystko wokół pieniędzy, robić bity dla pieniędzy, wszystko dla pieniędzy, stary. A po co? Tutaj przychodził cały warszawski świat hip-hopowy. Przychodzili wszyscy, łącznie z matką chrzestną chyba polskiego hip-hopu, tak mogę powiedzieć, z Bogną Świątkowską. I wreszcie jest trzeci ważny powód, dla którego tutaj jesteśmy. Mianowicie tutaj się odbył koncert w ramach muzycznej sceny Teleekspresu. I pierwszy raz pokazaliśmy wtedy Polsce i chyba światu tak naprawdę szerzej zespół, który się nazywa Wzgórze Ja Patrzy. Ja wyszedłem zapowiedzieć ten koncert. No i usłyszałem ze strony widowni mnóstwo wyzwisk, przekleństw, żebym sobie poszedł, żebym w ogóle, co ja tutaj robię, że jestem zgredem.
Ja powiedziałem, okej, słuchajcie, ja tylko zapowiem zespół, a później już będą oni. Kasa, kasa, wirus się wyprze. W manii undergroundu porówna tych, co mają ją. No bo jest bardzo, ale spoko, powoli trzymam ją darmo. Pytasz, skąd mam ją? Za to, że do bitury ja dam to. Samplą, czy jakoś indam bez samplera? Pytam teraz, wiesz, gdzieś kres jest możliwości komputera. Pytaj swojego producenta o to. Głośnik to cel, droga to jest walizka z forsą. Ale forsa czysta, w którą wkładamy serce. Ten hajs to litry potu na każdym koncercie. To studyjna duszność, to mikrofon rozpalony, to tak to mnie nieraz ucieczki ze szkoły. To setki godzin w pociągach, gapiąc się w szybę. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolne style, by potem rym do bitu ożył my. Jak liczne woły harujemy, ty kupujesz płyty i płacisz za to, że my wkładamy w to pracę. Za każdy moment, gdy w MPC uderzają tu na palce. Możesz sfilmować, Lakos. Stać go na to, kupuję sobie, proste. Wielu mówi, pieniądz brudzi i rap fortuny rosną. Ale tylko tych, co przy drakach myślą skarbonką o co. A ja z czoła ocieram pot, co? Na karty spada, gdy kolejne wersy piszę nocą. Jutro na koncert zagram, wypłatę dostanę. Będzie na nowe nagranie, zapłacę ci za mieszkanie. Dziwisz się? Nasza praca to rymy i bity. Kupujcie polskie rap płyty. Tak, powiem ci tak. Znaczy to nie mogę powiedzieć, żebym miał biedny dom, dlatego że zawsze w nim było to, co jest do życia potrzebne. Zawsze było jedzenie. Zawsze było w co się ubrać. No czasami były to spodnie po siostrze, no ale były. Miałem co na dupę włożyć, nie było tak, że latałem goły. Rodzice robili co mogli, takie były, a nie inne warunki, bardzo ich za to szanuję. No ale nie miałem nigdy, wiesz, zawsze moje marzenia były takie, że chciałem mieć więcej. Zawsze było tak, że chciałem mieć to, co widziałem na wystawach sklepowych, w telewizji. Ja nie pójdę kraść, no. Nie pójdę kraść, po prostu nie pójdę kraść. Nie, nigdy nie chciałem obrać tej drogi, bo uważam, że jest to zła droga. I powiem ci, że no to tak jak ci kiedyś powiedziałem, jak wiesz, poszedłem do sklepu, spodobały mi się buty za 500 zł, wyjąłem 500 zł i je kupiłem. I cieszyłem się jak gówniarz, po prostu. Cieszyłem się jak gówniarz, poszedłem do domu, nie położyłem, nie rzuciłem je do szafy, tylko poszedłem z nimi do pokoju, zacząłem je oglądać. Zacząłem, 3 razy się przebierałem przed lustrem, w różnych konfiguracjach, z ubraniami, po prostu chciałem zobaczyć, jak się chodzi w butach za 500 zł. Rozwój kosztuje, to nie sklep wolnocowy, każdy wers nowy, każdy beat i sketch. Lecz wielu jak sądzę, myśli, że błądzę. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze. Ja w wakacje nie wiedziałem, że ja będę w ogóle miał jakąkolwiek możliwość ją sprzedać, czy ją wydać. Robiliśmy ją, ja zapieprzałem wakacje w warsztacie, nosząc skrzynki i za pieniądze, które tam zarobiłem, kupiłem 500 kaset, zamówiłem, zrobiliśmy okładki i sam je wydałem po to, żeby ludzie mogli usłyszeć ten zespół. Cały program będzie obręczony, ale po jaką gadać o pieniądze. Ale dlaczego? Ja lubię gadać o pieniądze, dlatego że nie zarabiam i chcę je zacząć zarabiać. Pieniądze w hip-hopie to jest bardzo duży problem, bo wytwórnie nie chcą w to inwestować żadnych pieniędzy, wiesz. Nie chcą nas promować, nie chcą, kurde, wydawać płyt hip-hopowych. Teraz jest i tak dużo lepiej, ale nie dają nam pieniędzy za to, co my robimy. A tak naprawdę 3/4 gówniarzy to chodzi w szerokich spodniach i, kurde, zna tylko hip-hopowe zespoły, nie słucha niczego innego. Wydałem inną płytę i co to było za spotkanie na parkingu? Podjechał ktoś z jeepem, nie podał mi ręki. I wymieniliśmy się płytą i banknotami i do tej pory nie mogę go złapać za albo znaczy nie do tej pory, nie mogę po prostu się z nim dogadać na temat, nie wiem, spłaty jego należności do mnie, bo ja jestem jakby nikim. Czyli jakby tak naprawdę w to włożyć trochę hajsu, to byśmy zarabiali dużo pieniędzy. Ogólnie poziom show biznesu w Polsce, wiesz, jak oglądam Fryderyki, no to po prostu byśmy się śmiać, no po prostu, wiesz, no to jest jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji, wiesz. Dokładnie. Od 10 lat te same twarze, stary. Wiesz, ludzie tylko się przewijają, zmieniają się po prostu debiuty. Zobacz, ile kasy chłopaki zgarnęli na płycie. Pewnie bawią się gdzie indziej, na podwórku ich nie widzę, ale tak myślą ci, co nie widzą nas wcale. My z nielicznym arsenałem przed siebie wytrwali. Wielu myśli, że raperzy w Polsce jeżdżą betami. Ten biznes kojarzy ze złotem i łańcuchami. Jednak większość z nas ozdabia swój świat sam plan. Szczęszczącymi płytami, świat komentując rymami. Wiesz może, dlaczego też się zmienia często o pieniądzach? Tak sobie myślę.
bo tak naprawdę to na ulicach jest nędza i ludzie nie mają z czego, za co żyć po prostu. Nie mają za co żyć, nie mają pieniędzy, a hip-hop moim zdaniem to jest życie, to jest to, co jest dookoła. Nie, no ale ja mam za co żyć, no. Ale ja na przykład widzę u siebie w domu, u mnie w domu jaka jest sytuacja. Moja matka jest nauczycielką i nie ma pieniędzy, nie dostaje godziwego wynagrodzenia za swoją pracę. W latach 80. pojawił się taki utwór zespołu Deutę, Nie ma ciszy w bloku, gdzie właśnie można powiedzieć, że było to nagranie hip-hopowe, bo było to nagranie z bitem z automatu perkusyjnego, było tam rapowanie. Polski hip-hop zaczął się od pierwszej płyty Leroya, pierwszej płyty Wzgórza i pierwszej płyty Kalibra. Osiągnęło one wtedy nakłady, o których dzisiaj wszyscy mogą sobie tylko pomarzyć. Leroy sprzedał ponad 500 tysięcy egzemplarzy swojego albumu. Natomiast Wzgórze i Kaliber po 100 tysięcy, to naprawdę były kosmiczne nakłady. Jak można powiedzieć, do Polski ten hip-hop w takiej pierwszej formie przynieśli ze sobą punkowcy, bo to zresztą było też powiązane w ten sposób, że tak samo jak punkowcy niezależni wydawali swoje rzeczy, tak samo hip-hopowcy to robili. Były różne próby RRX-u, wtedy jeszcze PH Kopalni, z których tutaj Warszawa się zresztą wyśmiewała strasznie. To jest bardzo też ważny przyczynek, ważny sukces polskiej fonografii niezależnej, to nagła tak spawacza, którego wielu tutaj, szczególnie warszawiaków, nie tego sukcesu i w ogóle tego zespołu nie tolerowało. Nagła tak spawacza razem z Peją nagrali kawałek pod tytułem Anty-Leroy, który rozpętał burzę. Był to prawdziwy, można powiedzieć, beef między Leroyem a między nagłą takie spawacza a Leroyem. Samego singla wtedy sprzedało się bodajże 18 tysięcy. Następnie poszła płyta pod tytułem Brat Józef. Sprzedała się ona też w granicach 100 tysięcy egzemplarzy. Można powiedzieć, że były to początki, ale bardzo takie lukratywne zarówno dla wydawców, jak i może mniej, oprócz Leroya, dla zespołów. Jestem z mieście, nie zaglądają kamery kronik, gdzie dla młodych czas wolno płynie, dla starych jak teże wegon. Jak na dłoni widzę przez swoje okna ludzi, który bardziej jara gadka na ulicy niż robota. W każdy dzień sobota, o tym każdy marzy, pokazywać wąskie uda, emblematy, tatuaży. Dużo miraży i dużo złudzeń, w klubach wyczochrani ludzie i fryzjer. Jesteśmy na PC Parku. A to jest cała WRX-a i cały PC Park. U Kitajców z wieczora gangsterka się nażera. My mrużymy oczy po jazzie dresiarska flatera. Twarz w orientalnym stylu browara otwiera. Chłopaki, z którymi współpracujemy od jakichś 3 lat przy wspólnym nagrywaniu kawałków, zawsze często właśnie Da Blaze i Anemaniak udzielają się gościnnie na moich płytach. To na co liczę, od zawsze mam to. Ten muzyka, ulica, domy, kumpe, przyjaciele. Ty nie zrozumiesz tego, jeśli jesteś niekurty. Przecież to jest nielegalne. No jak was nabijać. To jest nielegalne. To nie leży w każdym empiku, nie? Na przykład, nie? Robimy to na własną rękę, robimy to sami od początku do końca i wiesz, nikt tu za nas, nikt nam nie gada, nie? Co mamy, jak zrobić, kiedy i co, ile dostaniemy i kiedy to wyjdzie, gdzie się ukaże, nie? To tak nie jest. To nielegal był? Znaczy to wyszło, to było nagrane tak w studiu, wiadomo, profesjonalnie, ale to wyszło nielegalnie, można powiedzieć, nie? No to właśnie powiedzcie mi, co się nielegala. No, nielegale są w są dobre w chuj dla ludzi właśnie. Dla młodzieży. Są dobre na osiedla, kurwa, po prostu. Dla tego, kurwa, kręgu, ludzie wolą słucha, posłuchać, po przegrać. Dla swoich ludzi po prostu. No, ludzie dla swoich ludzi. No. Proste. Nielegale mają to do siebie, że są doceniane też bardzo. I ten, kto wypuści nielegala, czuje się w sumie dumny z tego, że ten. Ja wypuściłem remiksy na nielegalu, ja się cieszę. A ja 2 mixtape. Każdy żyje tutaj nielegalnie, tutaj. Tu nielegalnie? Tak. Każdy żyje. Tu jest 20 osób, z czego 3 pracują. I każdy żyje. Mać. Nic jest nie podobne.
Kto zna wszystkie płyty świata? Jak Muhammad Ali The Greatest Collection. Thriller in Manila. Józek na DVD. Trzy walki Muhammada Ali. Mistrz. Człowiek ma wszystko na świecie. Stary kurwa ma wszystkie płyty świata. Stary ma pokój, w którym jest kurwa kilka tysięcy płyt. Właśnie stary, ja oglądam, jest, ej stary, to jest kilka tysięcy kurwa płyt i stary, jeszcze koncert jakichś zespołów na DVD, jakieś takie opcje. Stary, ale płyt jest tyle, że ja w życiu nie widziałem tyle płyt. Stary, w żadnej stacji radio nie widziałem tyle płyt, co u niego w mieszkaniu. Stary ma na wszystkie cztery ściany. Serce, studia, komputer. Konsoletka. Mała konsoletka, na razie szurek do wokali. No więcej na razie nie mamy, ale też jest dynamiczny, ale jest dobry. Z mojej babci. No, pończocha babci. No, programy muzyczne, to takie są standardy. To może tak powiedzieć tam, no bo co, na Soundforge'u to na pewno każdy robi. Ale ta firma nie wie, że ty robisz na piracie, dlatego nie chcę. A jak, ja mam oryginał przecież. A ty nie masz? Oryginał? No a co, przecież tobie też masz oryginał. Chyba też tu wizgasz jakiś pirat. Nie, bo potem wyjdzie tylko to, że się przedstawicielstwo zgłosi do ciebie, tak, żebyś odpalił, do mnie, że masz, robię, że musisz, nie, jak sprzedasz pół miliona egzemplarza płyty, to przyjdą, żebyś im odpalił działkę za to, że zarobiłeś na ich, no jak nie. A po co się ujawniłeś, że kurwa pirata tej? Bo wiem, że to wytną. No, dobra. Ale to przecież ten, to w sumie jest to ważne oprogramowanie, ale w sumie ten. Podstawowa rzecz to są aparaty perkusyjne. Też platformy programowe posiadają ten. Obecnie w sumie nie mamy żadnej maszyny. Zamierzamy sobie kupić tam jakiegoś emulatora. Na razie rzeźbimy na komputerze. Do tego te wszystkie płyty winylowe, tniemy sample. Zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie. Powiem ci, że to fakt, powierz mi, że to obciach. Pierdolę cię i tak rozejdziesz się po łokciach. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których woz jeżdża się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddane, przejebany. Potencjał niewyczerpany, chyba DNA omiu mi dany. Czekaj, fokus, rach, jeszcze oszaleją wszystkie pizdy, gdy poznają mój urok osobisty. Duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz co mnie boli? Że w głowach się pierdoli zakłócony pokój ludzi dobrej woli. Tak, jestem Bogiem. Uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem. Tylko wyobraź to sobie. Tylko wyobraź to sobie. Są niepoczytalne, czynnictwo odpowiedzialne. Jak ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Wyprzedza świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materiał łatwo palny. Przepływ momentalny, energii cios werbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to spalmy. Pora na elaborat eksperymentalny. Słuchaj niekonwencjonalny, głoszę treści, słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, czy niepewności zgłoszę. Zdroszę się, Boski jest nieobliczalny, noszę cię, z góry widok kapitalny. Dlaczego nie przyjechałeś na koncert do Gdyni? Nie chcę tym mówić, Sylwas, kurczę, to jest moja sprawa, no to jest... To nie jest sprawa do roztrząsania publicznie. A ci, co mają wiedzieć, to dlaczego mnie tam nie było, to wiedzą. No, nie powiem do kamery tego. To ja mam powiedzieć z Ofu, że siedziałeś? Za to, że pomalowałeś pociąg? Nie siedziałem, miałem przejścia z policją i ze służbami ochrony kolei, nie tyle, że siedziałem. Nie można tego nazwać siedzeniem. No już powiedziałeś w takim razie, co się działo, no ile wystarczy. Ile na dołku siedziałeś czasu? Nie, no noc, no kilka godzin, 10 godzin, nie więcej.
sumie dość szybko poszedłem do domu. No ale to na tym się nie skończyło, no bo tam jeszcze latałem w różnych instytucjach kolejowych. Starczy. Będziesz dalej chodził na pociągi? Tak. Dlaczego mam przestać? To jest... Nie, ja chcę zaznaczyć, że nie jestem jakimś takim narkomanem pociągowym jak niektórzy, że jak nie zrobią kilku sztuk w tygodniu, to są chorzy. Nie, ale na pewno nie przestanę, nie mam po co. Dlaczego mam przestać? Jeżeli coś, co mi sprawia satysfakcję i przyjemność, nie ma sensu tego przestawać. Mam ten film Men in Black. Chcę, żebyś mi coś powiedział, bo ja przestałem rozumieć, przestałem pewne rzeczy rozumieć. W tym filmie nie próbujesz doszukać się w sensu w filmie, który ma z założenia być, tak jak jest tytuł, bezsensowną, nie tyle przemocą, co destrukcją. No tam, wiesz, tam goście postanowili porozwalać trochę rzeczy, a nie malować. To malowanie jest niewiele więcej jest rozwalania. Sam to widziałeś. Ale ci sami klienci, którzy malują, też rozwalają. Znaczy to oni, akurat w Gdańsku tak jest na przykład, ale to jest spowodowane tym, że tam jest wojna między PKP, a gośćmi, którzy malują, dlatego że to goście z PKP zaczęli, położyli typa na torach i gościu kolejką pod jego podjeżdżał. No. I go jeszcze tak potłukli, że gościu ma zresztą ksywę kaskader od tego momentu. No. To PKP, to pijani kolejarze się zabawiali, piersi. Dlatego w Gdańsku jest taki distroj, w Warszawie nikt nic nie niszczy. Jakby ci dali kolegium 10 tysięcy, to co by się stało? Prawdopodobnie bym szukał jakiegoś sposobu, żeby je zapłacić. No, nie spieszy mi się siedzieć. Na szczęście nie mam tego dylematu. Nie czujesz jednak, że to jest złe? Nie. Nie. No, może tego ktoś nie rozumieć, ale nie. No, weź mi wytłumacz, no, idziesz w nocy, bierzesz tą puszkę farby. Wolę iść w nocy wziąć puszkę farby, niż iść w nocy wziąć nóż, albo iść w nocy wziąć butelkę wina. To jest na pewno lepsze. Jeżeli, wiesz, 2 na 10 chłopaków zamiast wina czy noża na noc bierze puszkę farby, no to jest już lepiej. Nawet jeżeli nie jest to powszechnie społecznie akceptowane i uważane za najmądrzejsze. No. Na pewno jest to mądrzejsze od tego wina, no, albo od tego noża. No, na osiedlu tak jest, że albo sobie poradzisz, albo już sobie nie poradzisz. No. Dużo chłopaków właśnie w ten sposób chce sobie poradzić. No, tak jak mówiłem, no, ta puszka później się staje, wiesz, zamienia się na stół kreślarski. Albo na, nie wiem, na komputer i robienie profesjonalne rzeczy, które, w których się zaczynało. Że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. A jak nas postrzegano? Ojciec mojego kumpla, który ze mną tańczył po jego powrocie do domu, powiedział, mówi, że co wy tam odpierdalaliście? Wyglądaliście jak ci z dziennika dla głuchych, nie? Tak nas postrzegano. Jak małpy po prostu. Co mam powiedzieć, co? Hip-hop stop, bo małe miasto, prowincja to nie to. A gdzie najbardziej zatwardziałe ekipy, senne ulice i niemoralne chwyty. Dlatego to robię wbrew twardym konwenansom. Olewam schemat i z najwyższą klasą pociągam za sznurki z Liberem i Chrisem. Kapujesz? Dzięki siostrze nadal piszę.
Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. Bo mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. Do 89 roku, od 85 były organizowane Mistrzostwa Polski w Piotrkowie Trybunalskim. Była to najbardziej prestiżowa impreza. Tam się zjeżdżali wszyscy. Były takie klimaty typu, no prawie że bitwy były, nie? Czyli po prostu bijatyki. Spotykaliśmy się na rynku w Piotrkowie Trybunalskim i tam toczyły się zawsze jakieś tam bitewki. Przyjeżdżając na następny rok, idąc ulicą po Piotrkowie, już krzyczeli menele, nawet najbardziej wydzierani menele. Breakdance. Już wiedzieli, co jest grane, już wiedzieli z jakich miast, znali nazwy ekip. Dosłownie. To jest właśnie kamera. Kostek, kamej fany, parafan. I tak to wtedy wyglądało, radośnie właśnie, o. Jedne z nielicznych egzemplarzy, którzy właśnie jeszcze w latach 80. zahaczyli ten temat. Tak to się rozwija. Jebane polskie winyle z polskim hip-hopem. Sprawdź to. Co jest to? Jakieś... Łukasz Słupsk, 19 lat, od 3 lat tańczę, maluję. Czym dla ciebie jest? Dla mnie to są przyjaciele po prostu, zabawa, sposób na życie. Zabicie miejskiej nudy i to wszystko. Miejskiej nudy? Tak. Po prostu tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, tej szarości całej. Jakoś przedstawiamy to po prostu w inny sposób, taki jakiś bardziej kolorowy, jakiś ciekawszy dla nas. Dlatego się zajmujemy właśnie tym. A co mówi mama, tata? Znaczy, co mają mówić? I po prostu się cieszą, że robię to w taki sposób, a nie szlałem się po ulicach, prawda? Piję gdzieś tam wina z chłopakami i szukam jakichś rodów. Po prostu przychodzę do domu normalnie, to wszystko. Cieszę się, że zajmuję się właśnie w ten sposób. A nie. Dzięki temu możesz znaleźć taki moment w życiu, że byłeś naprawdę najlepszy. Rozumiesz? Że taki chłopak wie, że tego i tego dnia w Koninie dzisiaj był naprawdę najlepszy. W czymś, co jest, wiesz, i to mu daje mu taką energię, power na... I to jest bardzo wymierne, wiesz, bo to jest trochę jak sport, bo zdobywasz pierwsze miejsce, ale trochę też różni się od sportu tym, że nie liczy się pierwsze 3 miejsca. Może ktoś w ogóle być niezauważony, czy nie wejść do finału, ale wszyscy pamiętają, że wykonał taką, wiesz, figurę. Figurę jako pierwszy, powiedzmy. Nie? I on będzie zapamiętany... Do końca. On też o tym wie. On staje się wtedy historią i to jest też bardzo ważne. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Byłeś, że... po prostu siedziałeś sobie na ławce i już nie wiedziałeś, co z tobą będzie. A później masz to, że jak chcesz czegoś, jak naprawdę przyłożysz się i pracujesz, to wiesz, wybijasz się z tłumu i jesteś kimś, choćby przez chwilę. No może stać się historią. Co chcesz mi pokazać? Kostium buntownika z polityki, tak? Że jesteśmy patologiczną tą.
Przeczytaj, bo ja tego nie... Czekaj, bo... Tu masz podkreślone. To moment, moment. Utwardzieli z filmów Posikowskiego. Którzy nie mają przełożenia na polskie realia. Się tanim winem. Nieprawda, nikt z nas, nigdy nie pił taniego wina. Ewentualnie browar jakiś tani, ale nie tanie wino. No to już od razu widać, że nigdy nie siedział na ławce. Króluje chuligan, działką amfetaminy. Rzadko kto wciąga amfetaminę, pali się marihuanę po prostu. Króluje chuligański sznyt i stała gotowość do awantur traktowanych w charakterze najłatwiej dostępnej rozrywki. Tworząc własne reguły i kodeksy kompletnie nieprzekładalne na system norm obowiązujących w świecie poczciwych obywateli, oburzonych szerzącą się wokół chamstwem i agresją. O, na drugim biegunie mamy złotą młodzież, spędzającą weekendy w modnych dyskotekach i klubach, przekonaną, że dobrze ustawieni rodzice pomogą w zrobieniu kariery. I wciągającą takie ilości grochów, że... O nich nie napisał, że wciągają amfetaminę. Wciągają proszę tyle, bardzo. Że im nosy puchną. O nich nie napisał, że wciągają amfetaminę. A poszedłby do takiego klubu i by zobaczył. Ale my jesteśmy blokersami. Jesteśmy blokersi, tak. Następcy proletariackich chuliganów. Tak, Leszek. Jesteś z Czerwonej Woli, nie zapominaj. Tak, jestem z Woli Czerwonej i tam jest wszystko złe. To napisał Mirosław Pęczak. Następny idiota. Kto mu dał kurwa ten magistra z tej socjologii? Cymbał. Kto to jest Mirosław Pęczak? Młodzież zdana sama na siebie, narażę się na wykolenia i zasila środowiska kryminogenne. Kurwa, bandytą jestem, ni chuja. Tato, przepraszam cię, kurwa. Urodziłem, kurwa. Kurwa, sorry. Masz, o, masz, kurwa, masz. W mniemaniu wielu młodych ludzi plugawy język i zachowanie... Plugawy! Ej, ten koleś 20 lat temu się powinien, kurwa, przenieść. Plugawy, jestem jeszcze... Szyderczy, kurwa. Plugawy język i zachowanie podpatrzone utwardzieli z filmu Władysława Posikowskiego. Linda, jesteś Lindą. Którzy nie mają przełożenia na polskie realia. Ale posłuchaj dalej. Dodają splendoru, ponownie jak nowe Adidasy. Kurwa, słownik. Otworzę ten słownik i napierdala tekstami, żeby był lepszy artykuł. Ja nie mam splendor. Posłuchaj, podobnie jak nowe Adidasy i skórzana kurtka pękawka. Kurwa, co? To on jest blokarzem, bo taki slang zna, kurwa. Co to jest skórzana kurtka pękawka? Ja tak ci słownie znam, kurwa. To on jest bloker. Mirosław Pęczak, kurwa mać. Bloker numer jeden, kurwa. Uch, ty kurwa, jaki dzik. Magister bloker, kurwa. Ej, za każdym razem w grę wchodziła ostra animozja, którą charakteryzował pewien podtekst natury społecznej. Ty, a po polsku? Mówię ci, trzy słowniki jest dziennikarzem. Ty, posłuchaj, co gadasz na temat rapu, nic o nim nie wiesz? Po co robić tę wielką sensację, wielki halo, co? Posłuchaj, usiądź, zastanów się i dopiero coś powiedz. Dobra, startujemy. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ci, co nie znają się wcale, najwięcej mówią o tym zawsze. O całej tej muzyce, o tym, że siedzę na ławce. Robią z MC z narkomanów, bo ktoś lubi palić trawkę. Już nie wiem, co widzę, gdy na was patrzę. Debile, krytykujesz moją muzykę, choć słyszałeś ją przez chwilę. Nie rozumiesz, co mówię, bo metafory są zawiłe. Popatrz, mówisz o nas marginesami, sam jesteś idiota. Każdy zdrowy chłopak pisze o tym, co na co dzień widzi. Flota, bieda, martwi, żywi, zakłamani i poprawki. Widzę nas, a to nie napisze, że mówimy prawdę całą. Podwyższone ryzyko, yo. Wolności stanie się drugą w mieście wielką festiwalową sceną. Wczoraj trwały ostatnie przygotowania. Jak nas zapewniono, na dzisiaj wszystko będzie gotowe. Cała komenda skupiła się na tym wydarzeniu. Skomentował przygotowania opolskiej policji podinspektor Hendryk, no tak, zastępca komendanta Policji Miejskiej w Opolu. Szczególną uwagę zwracamy na dzisiejszy występ zespołów hip-hopowych. Z tego, co mi wiadomo, na imprezę tą przyjadą fani tej muzyki z całego kraju. W czwartek zrobili, myślał, że ktoś przyjedzie. Jakby zrobili w piątek albo w sobotę by przyjechali. Dzisiejszy koncert traktujemy podobnie jak mecze piłkarskie.
czyli jako impreza o podwyższonym ryzyku. Zastrzegł Kiszlak. Pozostałe dni aż do końca imprezy będziemy pracować tak jak podczas poprzednich dni festiwali, czyli z nieco wzmocnionymi patrolami. Jesteśmy gotowi. Na festiwal szykuje się również Straż Miejska w Opolu. Od 10 czerwca codziennie o godzinie 10 rano przechodzili szkolenie. Jak rozpoznawać hip-hopowców? Naprawdę? O tym, że każdy dzisiaj hajsu ma za mało. Może za to, że niektórzy z nas się uczą i pracują, są naprawdę normalni, jednak jakoś nie pasują bzdury. Nie rób sensacji z hip-hopowej kultury. Nie jesteś pierwszym, który patrzy z góry i widzi chmury. Niestety, patrząc pod nogi, całe życie jest ślepe. A może nie, ty dajesz pomysły na takie programy. Zobacz, rower Błażeja pytali, jak się witamy. Takie barany jak ty mają najwięcej do gadania. My robimy swoje, ty chociaż nie rób zamieszania. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap, rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap, rap miasto puszczam. Kurwa, co jest, ej? Ja żyję nic muzyka, zapomnij o nas. Opole, opole, opole. Będzie dobrze. Moi rodzice boją się mojej muzyki. Mają płyty na półkach i nie rozfoliowują ich nigdy po prostu. Daję moim rodzicom moją płytę, po roku przychodzę, a płyta leży zafoliowana. Od razu nie grają DJ-e, ale zostaje nam, wiesz, taki pewien, wiesz, pustka nam zostaje, rozumiesz, ale to nie, znaczy nie mówię w telewizji, bo to w telewizji można powycinać, tylko zostaje nam pustka wobec publiczności. Zagoiły się rany i minęły smutki, które po głowie się snuły tak bez sensu. Wszystko to pakuje gdzieś na same dno kredensu. Bo tak dobrze mieć ciebie tak blisko, mówić o tym co boli, co gryzie sumienie. Mówisz po prostu wszystko. Ja wiem, że to brzmi trochę sentymentalnie, czasami tak banalnie, lecz ja nie wstydzę się mówić o tym co czuję. Mogę szczerze mówić o miłości, choć tak wielu to krępuje. Kiedy wracam zmęczony, praca w studiu, nauka takie tamto. Dziękuję, dziękuję, że nie jestem sam. W żyje odpoczywają moje zmęczone mięśnie i ciepło, uśmiech, za który oddałbym wszystko. Nie rozumiesz o czym mówię. Może nigdy z nikim nie byłeś tak blisko, bo to nie jest romantyka. Ja byłem punkowcem w 83 roku, więc lat temu 18 po raz pierwszy uciekłem z domu do Jarocina. Byłem w Jarocinie. Pamiętam, że wtedy doniesienia prasowe, medialne na temat Jarocina to były takie, że tam jeżdżą tylko debile, narkomani, półmózgi, ludzie po lobotomii, patologia społeczna, kryminaliści, wyłącznie. Moja rodzina postawiła na mnie krzyży. To nie ze mną, ja się nie zajmuję banerami. To tam są, nie wiem, Piotrek, ja zaczynam koncert i z tego, i... Jeszcze 3 minuty. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia, jeżeli mówimy o klasie dziennikarskiej, ludzi w moim wieku, o młodych muzykach, o młodych pisarzach, o młodych, cholera z tym, nawet politykach, prawda, to w zasadzie wszyscy z nich powołują się na etos Jarocina, dlatego że etos Jarocina, czyli ten patologiczny, cholerny po prostu etos, ludzi, którzy mieli wymrzeć po prostu z przećpania w bardzo krótkim czasie, okazał się jedynym, oprócz pielgrzymek do Częstochowy, istotnym etosem z tamtych czasów. Mało tego, nie dość, że nie byliśmy patologiczni, to coś po nas zostało. Deszczu, 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 zaczynaj! Współczesne pokolenie jest pokoleniem hip-hopowym. Dobra, się sta. Masz ludzi. Dlatego, że ta
muzyka doskonale oddaje ducha czasów, jest tworzona przez ludzi w bezpośredniej komunikacji, to znaczy od małolatów dla małolatów, ona zostanie. Ona będzie oddawała ducha czasów właśnie po połowie lat 90., drugiej połowy lat 90., za 10, za 15 lat będzie najważniejszym zjawiskiem moim zdaniem. Czasem myślę, jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt lat. Tak szybko płynie czas, co zostanie z nas, co zostanie z tego, co dla nas ważne. Poważnie pomyśl o tym. Co czuję? Jak wygląda szczęśliwy człowiek? Jedno z największych marzeń w moim życiu spełniło się. Więc jestem po prostu szczęśliwy, że się udało, że fajnie. Ludzie w pokoju rozeszli się do domu. Po prostu. No co mogę więcej powiedzieć? Fajnie jest. Za młodu buchy dadzą nam ciśnienie wysokie i wielkie brzuchy. Czujesz, nie tylko tekst i beat będzie wypasiony. Letnie miłości zmienią się w nasze żony. Mówię o czasach, kiedy będziemy za starzy, by do siebie mówić elo dzieciaku, to się już nie zdarzy. Bo jak tak mówić do kogoś, kto ma na głowie mało lata, dzikiego jak my dziś, może elo tata. Hip-hop jest kroniką życia dla mnie. Wydaje mi się, że hip-hop jest sposobem na to, żeby powiedzieć, co tu się po prostu dookoła kurwa dzieje, no. O tym jest hip-hop, jeżeli chodzi o lirykę. Jeżeli chodzi o muzykę, jest zestawem najciekawszych dla mnie brzmień, dźwięków, rytmicznych podziałów, jakich sobie jestem w stanie wyobrazić. Uwielbiam tą muzykę po prostu. Jeżeli chodzi o graffiti czy breakdance, kolejne sytuacje, które na moją estetykę i poczucie w ogóle piękna działają w sposób wyjątkowy. Tym jest dla mnie hip-hop. A dlaczego młodzi wybrali hip-hop? Bo mówi o życiu, bo jest blisko ich. Bo nie jest z dupy wysrany. Nie jest 15 tekstem na temat tego, że się zakochałem w marzeńce. Tu w sumie robiliśmy zdjęcia do okładki do przedostatniego albumu. Tutaj na tych pawilonach. Na boisku. Muzyka stała się naukiem, dlatego że w pewnym momencie odkryłem, że to wszystko, co się dzieje wokół mnie związane z tym, jest tak cudowne i tak bardzo tego potrzebuję, że nie umiem bez tego żyć właściwie. Ja, może jakbym nie robił tej muzyki, bym wyglądało gdzie indziej. Na pewno gdybym nie robił muzyki, bym wyglądało gdzie indziej. No w sumie, ale jeszcze chyba za młody na to jestem, nie? No tak jak mówiłem, to jest alternatywa właśnie. Tak jak gdzieś zarymowałem, że to jest alternatywa dla rozbojów, nie? Że jednak robimy to i... No na pewno bym tak nie chciał skończyć, nie? To śmieszne nie jest. Żałosny bym też tego nie nazwał. To jest po prostu osobna... Każdy jeden taki człowiek to są ich osobiste tragedie, mi się zdaje, życiowe. Tak to widzę. Czasem są chwile, gdy problem jest w każdym kroku. Pięści ściskasz z frustracji, bezsilne łzy ci płyną z oczu. Są takie momenty, gdy ufa się już tylko Bogu. A wszystko czego chce się to jakiś na szczęście sposób. Opak, gdy z kolejnych łez atak przychodzi złości. O ścianę niszczysz pięści, miotasz się w bezsilności. Wpada się w problem, jak bagno w wiernicości. A świat twych zasad prostych już runął. Jak domek skarb chcesz, Boże, proszę byś problem usunął. Bym lepszy świat zobaczył, jutro rano się budząc uspokojenie. Pomóż znaleźć to, co w sercu drzemie, to siedzi we mnie. Proszę Cię o to, pomóż usunąć mi z duszy kłopot, Panie, proszę. Każdy z nas ma te chwile, gdy się do Ciebie modli. Boże, razem z przyjaciółmi pomóż, w odwadze przed następnym krokiem pomóż. I daj schronienie jak w rodzinnym domu. I cicho Cię proszę, chroń przed ścieżką ciemną. Nawet najtwardsi mają chwile, kiedy potrzebują klęknąć.
Często mam takie chwile jak w najgorszym horrorze. Myślę, Boże, czy jeszcze coś gorszego stać się może? Może ty mi pomożesz, gdy świat mój nagle legnie w gruzach? Powiedz, czy mi się uda znaleźć spokój w życia trudach? Wiem, to kolejna próba, których dużo było w sumie. Chociaż wiem, co robić, jednej rzeczy nie rozumiem. Czemu wróć tłumie? Jest tyle krzywdy, czemu tego tyle? Przecież życie to miał być przywilej, a tutaj takie chwile. Znowu czujesz ostrze na gardle, niewyraźna przyszłość widziana w krzywym zwierciadle. Jak statek ma porwane żagle, stoi w miejscu, ja tak samo. Ale wiem, że mogę wygrać partię z góry przegraną, bo gdy obudzę się rano, będę miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy. Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jedno. I patrzy w lustro, jak w zim uciekną. Ale goni razi światło, to razi świat, co mu pokaże. Uczucia zamraża, takie sytuacje stwarza, że masz wszystkiego dosyć. Ile można od życia w serce przyjmować ciosy, gdy najlepszy przyjaciel mówi do ciebie posyp. Pomożesz mu, to zaśmieci swoją duszę. Co dzień się uczę, fałszywki gdzie się nie ruszę, a trwać muszę w prawach ulicy, co nie są łatwe. Dzisiaj przyjaciel, jutro jego imię dla mnie martwe. A dobry chłopak w czoje ma matka, dzisiaj nie ma. To dla ciebie babę, chłopaku się nie łam. Wiem, że jest ciężko, wiem, że ona jest tylko jedna. Wiem, że każdy ma chwilę, że się po cichu żegna. Ale trzeba je przetrwać, na środku scena, nawet w rogu. Czekając na lepsze chwile, powierzając się Bogu. Boże, uchowaj mnie, o tak niewiele cię dzisiaj proszę i uwolnij od bagażu, który na plecach noszę. Z życia dużo już wyniosłem, więc przestań mnie doświadczać. Nie chcę tak do końca walki z problemami starczać. Grzechów było wiele, dobrze wiem, nie jestem święty. Jak każdy napotykam na życiowe zakręty. Miewam czasem chwilę, gdy czuję się za bardzo pewny. I takie, w których mój rozdział wydaje się zamknięty. Egzystencja bez puenty, może mi się to należy. Za to, że zbądź wiem, nie przestałem kiedyś w ciebie wierzyć. Teraz kilka pacierzy, mam nadzieję, że wysłuchasz. Liczę na to, bo właśnie jest jak do nóg drzwi puka. To normalna skrucha, gdy ma się chwilę słabości. Pamiętasz, jak dążyłem kiedyś do doskonałości. Pewny swojej mądrości, nie widzący swoich wad. Teraz na usługach tego, który stworzył świat.